10. North Sentinel. Jest to jedna z wysp w Zatoce Bengalskiej, niewielka, otoczona rafą koralową i praktycznie w całości zalesiona. Właściwie to nikt nie może ci zabronić się tam udać, jednak jest to trudne z racji na jej mieszkańców. Wyspę zamieszkuje plemię Sentinelczyków, jest ich prawdopodobnie około 300 i na każdy kontakt reagują agresją, nawet na pomoc humanitarną. Jedyny kontakt, na który mieszkańcy nie zareagowali bezpośrednią agresją, udało się nawiązać w 1991 roku, jednak nie trwał on zbyt długo. Wcześniej, w latach 70., jeden z reżyserów pracujących dla National Geographic został ranny podczas próby realizacji reportażu o wyspie. Niestety również potwierdzone jest wiele przypadków śmierci marynarzy, którzy zmuszeni byli z różnych przyczyn cumować nieopodal wyspy i już nigdy z niej nie powrócili. 9. The Bohemian Grove. Jest to ogromna, pilnie strzeżona posiadłość znajdująca się na farmie nieopodal San Francisco. Co roku pod koniec lipca odbywają się tam spotkania tajnego stowarzyszenia najbardziej wpływowych i bogatych Amerykanów ze świata polityki, biznesu oraz sztuki. Do tak zwanego Bohemian Club należy prawdopodobnie około 2,5 tysiąca członków, w tym na przykład wielu byłych prezydentów USA. Co roku za zamkniętymi drzwiami zapada tam prawdopodobnie wiele nieoficjalnych decyzji na temat przyszłości Stanów Zjednoczonych i całego świata. Raz na kilka lat pojawiają się materiały od osób, którym rzekomo udało się wkraść na spotkania klubu. Jednak żaden z tych materiałów nie ujawnił jeszcze szczegółów ani na temat samego klubu, ani na temat jego członków. 8. Globalny Bank Nasion. Jest to bank nasion znajdujący się na wyspie Spitsbergen u wybrzeży Norwegii. W założeniu został stworzony w celu przechowywania nasion jadalnych roślin z całego świata na wypadek globalnej katastrofy ekologicznej. Prawdopodobnie w jego zasobach znajduje się niemal milion nasion. Całość umieszczona jest w tak zwanej wiecznej zmarzlinie, czyli na obszarze, gdzie przez cały rok temperatura nie przekracza 0 stopni Celsjusza, dzięki czemu zamrożenie nasion może być podtrzymywane bez użycia elektryczności. Bank strzeżony jest zaawansowanymi systemami alarmowymi, a dostęp do środka posiada tylko garstka pracowników. 7. Kaplica Arki. To właściwie kościół Matki Bożej z Syjonu, znajdujący się w miejscowości Aksum w Etiopii. Jest to świątynia zbudowana prawdopodobnie w miejscu najstarszego kościoła w Afryce, gdzie rzekomo znajdują się tablice 10 przykazań oraz Arka Przymierza. Prawo do wejścia do świątyni ma tylko jeden mnich, któremu powierzono dożywotnią opiekę nad kaplicą. Jak sam przyznaje, jest w 100% pewny, że to, co znajduje się w środku, to rzeczywiście Arka Przymierza, ponieważ zgadza się w pełni z biblijnym jej opisem, a oprócz tego świeci niesamowicie jasnym światłem. 6. White's Gentlemen's Club. Jest to klub założony w 1693 roku w Londynie, obecnie funkcjonujący w budynku przy ulicy St. James. Klub jest czymś w rodzaju stowarzyszenia zrzeszającego najbardziej wpływowych i zamożnych Anglików. Do klubu należą m.in. książę Karol oraz jego syn książę William. Klub zrzesza obecnie wyłącznie mężczyzn, a prawdopodobnie jedyną kobietą, która widziała go od środka, oprócz pracującego w nim żeńskiego personelu, była królowa Elżbieta II. Członkostwo w klubie kosztuje rocznie prawie 100 tysięcy dolarów, jednak żeby stać się członkiem White Gentleman's Club, nie wystarczy gotówka. Niezbędna do tego jest akredytacja innych członków. 5. Nihau, czyli tak zwana zakazana wyspa. Jest to najmniejsza z zamieszkanych wysp Hawajów. Jest w większości płaska i jałowa, jednak zamieszkana przez Hawajczyków, którzy są mimo to całkowicie samowystarczalni. Obecnie na wyspie zamieszkuje około 230 osób, które kultywują hawajskie tradycje i kulturę oraz porozumiewają się językiem hawajskim. Mieszkańcy nie mają dostępu do takich udogodnień jak elektryczność, bieżąca woda czy sklepy. Wszystko dzieje się w tradycyjny sposób, jak niegdyś u rdzennych mieszkańców całego archipelagu hawajskiego. Wyspa jest obecnie własnością prywatną i osoby postronne nie mają na nią wstępu. 4. Vale do Jarawi. Jest to rezerwat w Brazylii przy granicy z Peru, zajmujący powierzchnię zbliżoną do powierzchni Portugalii. Wstęp na teren rezerwatu jest zabroniony, a żyjące na jego terenie rdzenne plemiona Indian mają przez rząd Brazylii zapewnioną całkowitą niepodległość.
W rezerwacie służby wyznaczone przez rząd Brazylii prowadzą badania nad ilością plemion i ich populacją. Jednak aby zminimalizować stopień ingerencji w życie mieszkańców tego miejsca, badania są prowadzone niemal wyłącznie przez obserwacje z powietrza. Szacuje się, że na tych dziewiczych terenach może żyć nawet 2000 Indian, dla których czas zatrzymał się setki lat temu w miejscu, a postęp cywilizacyjny chyba całkowicie o nich zapomniał. 3. Podziemny skarbiec Banku Anglii. W podziemiach siedziby Banku Centralnego Wielkiej Brytanii w Londynie mieści się skarbiec, do którego otwarcia podobno potrzebny jest klucz tak skomplikowany, że musi mieć długość prawie 1 metra. Oprócz tego wejścia strzeże zaawansowany system alarmowy, wymagający szyfru znanego jedynie przez kilka osób na świecie. Co może się mieścić w takim skarbcu? Odpowiedź jest prosta. Całe angielskie rezerwy złota zgromadzone przez państwo przez setki lat, czyli około 4600 ton czystego kruszcu o wartości rynkowej ponad 150 miliardów funtów. Do wnętrza skarbca dostęp ma tylko ochrona i kilku pracowników banku. Jedyną osobą, która była w tym miejscu i nie należała do ochrony ani do personelu, była królowa Elżbieta II. 2. Google Data Center. Są na świecie firmy, które muszą chronić swoje zasoby. Dla firmy Google tymi zasobami są dane. Nic dziwnego, że serwerownie tej korporacji należą do najlepiej strzeżonych miejsc na planecie. Wysokie ogrodzenia, grube mury, bramki elektromagnetyczne, a nawet podobno skanery tęczówek. W takie zabezpieczenia inwestuje właśnie jedna z największych firm z branży IT na świecie. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale takie serwisy jak wyszukiwarka Google czy YouTube, które jest własnością Google, to tylko i wyłącznie ciąg zer i jedynek, zapisany na tysiącach dysków twardych, poustawianych w ogromnych szafach, znajdujących się w pomieszczeniach tak dużych, że pracownicy poruszają się po nich skuterami. 1. Wyspa Węży. To niewielka wyspa u wybrzeży Brazylii, znana głównie z jednego – olbrzymiej ilości węży. Niektóre badania podają, że w tym miejscu żyje średnio od 1 do 5 węży na metr kwadratowy. Wyspę zamieszkują jadowite węże z gatunku żararaki wyspowej. Z tego powodu właśnie władze Brazylii wydały zakaz odwiedzania wyspy bez specjalnej przepustki. Oprócz węży, wyspę zamieszkują jedynie ptaki. Wszystkie żyjące na niej ssaki prawdopodobnie wymarły już tysiące lat temu, dlatego że nie zdążyły się rozmnażać wystarczająco szybko, żeby funkcjonować i zostały dosłownie unicestwione przez gady. Niektóre źródła podają, że wyspę może zamieszkiwać nawet ponad 2 miliony węży. Dziękujemy za oglądanie i nie zapomnijcie wbić na nasz drugi kanał Gorące Newsy.